prosiłbym tutaj o potwierdzenie, czy słychać mnie oraz widać. Prawidłowo. Dziękuję bardzo. Także będziemy już przechodzić do samej prezentacji i o czym sobie dzisiaj tak właściwie powiemy. Pierwszą sprawą będzie nawigacja w programie do doboru napędów Motorizer i tutaj nie będę się skupiał w technikaliach danych napędów. Skupimy się tylko i wyłącznie na funkcjonalności oprogramowania. Szczegóły doboru poszczególnych serii napędów, czy też podziału ze względu na bezwładność omówimy sobie w przyszłym tygodniu o tej samej godzinie, również w środę. Kolejnym punktem będą przykładowe obliczenia dla podstawowych typów przeniesienia napędów, dobór przekładni planetarnych do aplikacji, a także dodatkowa funkcjonalność naszego programu, czyli dobór napędów do projektów wieloosiowych. Przypominam również, że kolejna część webinarium dotyczącego serwonapędów odbędzie się za tydzień i aktualnie mamy w planach prowadzenie takich cyklicznych spotkań. Raz w tygodniu środa jest zarezerwowana na serwonapędy, także będziemy się spotykać co tydzień między 13 a 14 godziną. Gdyby mieli Państwo ochotę zapisać się również na inne webinaria, to znajduje się tutaj link do rejestracji. Na kolejnym spotkaniu omówimy sobie podstawy serwonapędów oraz pewne zawiłości związane z doborem odpowiedniej serii, takie jak podłączenie wzmacniacza, podział silników ze względu na bezwładność. Omówimy sobie również parametr dopuszczalnej krotności bezwładności i co to tak właściwie jest. Przeanalizujemy również współczynnik mocy silników, dobór zabezpieczeń do wzmacniacza. A także opowiemy sobie krótko o silnikach synchronicznych w wykonaniu specjalnych, czyli silnikach liniowych oraz direct drive. Gdyby mieli Państwo jakiekolwiek pomysły na kolejne tematy webinariów, bardzo chętnie zbieramy takie propozycje. One są przez nas analizowane, a następnie postaramy się przygotować materiały, w których omówimy te tematy bardziej szczegółowo. Gdyby pojawiały się jakieś dodatkowe pytania, zapraszamy również do skorzystania z naszego forum, gdzie dział obsługi technicznej na bieżąco stara się rozwiązywać Państwa problemy. Przejdźmy więc do oprogramowania Motorizer. W linku do rejestracji mieli Państwo również link do pobrania tego oprogramowania. Prosiłbym, żeby teraz wszyscy włączyli je sobie. I razem spróbujemy sobie przebrnąć razem przez kilka podstawowych doborów. Powinni już Państwo widzieć okno mojego ekranu. Zaczniemy więc od nawigacji w samym oprogramowaniu. Po lewej stronie znajduje się okno nawigacji. Po rozwinięciu listy. Mamy tutaj opcje takie jak stworzenie nowego projektu jednoosiowego lub też wieloosiowego, a także narzędzia służące do nawigacji, czyli otwieranie, zapisywanie projektów. Ciekawą funkcjonalnością jest zakładka, w której znajdziemy specyfikacje poszczególnych silników. Po tworzeniu jej mamy tutaj skrót karty katalogowej każdej serii silników Mitsubishi, więc możemy sobie na bieżąco weryfikować pewne dane, które będą nam potrzebne do doborów. Kolejną częścią naszego oprogramowania są trzy zakładki. W pierwszej części definiujemy część dotyczącą samego obciążenia naszego napędu. Czyli definiujemy typ przeniesienia napędu. Z rozwijanej listy możemy wybrać takie podstawowe typy, jak na przykład śruba kulowa, zębnik zębatka, stół obrotowy, winda, przenośnik. Zostały również dodane tutaj funkcjonalności służące do doboru napędów asynchronicznych, czyli pompy czy też wiatraki. Mamy również bardziej ogólne typy przeniesienia napędu, które wykorzystujemy na przykład w przypadku, kiedy znamy ogólną bezwładność mechanizmu, który będzie poruszany.
Nie chcemy natomiast definiować, czy będzie to wykonywane przy użyciu śruby, czy też podajnika. To najbardziej ogólna wersja do obliczeń. W zakładce drugiej mamy wszystko, co będzie związane z połączeniem pomiędzy silnikiem a naszym obciążeniem, czyli wszelkie sprzęgła, przekładnie, czy to zębate, czy pasowe. Możemy sobie tutaj zdefiniować wszystkie elementy, które będą po kolei rozmieszczone w naszym układzie. Krok trzeci dotyczy tylko i wyłącznie cyklu pracy układu na wyjściu i tutaj definiujemy sobie definicję ruchu naszego układu. Na samym dole znajdują się funkcje filtracji, które już teraz na początku prosiłbym, żebyśmy sobie zaznaczyli. Dzisiaj nie będziemy się rozwodzić nad tym, która seria silników powinna być wybrana do danego rozwiązania. Przejdziemy więc po prostu do zakładki Drive Selection i wybierzemy sobie nie silnik, tylko wzmacniacz serii J4 typu B. Zawęzi nam to w końcowej fazie doboru listę proponowanych silników do niezbędnego minimum. Przejdziemy teraz również do zakładki Motor Selection i przykładowo wybierzemy serię HGKR oraz HGJR. Po takiej wstępnej filtracji przechodzimy sobie do kroku pierwszego oraz wybieramy typ przeniesienia napędu ball screw, czyli śruba kulowa. Wyświetlę teraz Państwu pierwsze zadanie, nad którym się pochylimy. Na wyświetlonym przykładzie mamy aplikację śruby kulowej, na której przemieszcza się wózek o masie 15 kg zamontowany poziomo. Mamy podane parametry takie jak skok śruby oraz jej średnica, czyli tak naprawdę najważniejsze parametry, które zdefiniują nam to, jakiego silnika będziemy potrzebować. Ponieważ w przypadku śruby kulowej nie potrzebujemy w większości przypadków przekładni planetarnej czy też innej, możemy natomiast modyfikować parametry aplikacji poprzez zmianę skoku śruby. Działa to na tej samej zasadzie jak przekładnia i wpływa nam na parametry takie jak moment na wyjściu czy też prędkość, z jaką musimy się poruszać. Dlatego też w przypadku takich aplikacji często wystarczy zmienić skok śruby, aby uzyskać optymalne parametry pracy naszego układu, czyli na przykład mniejszy silnik. Naszym zadaniem w tym momencie będzie dobrać napęd tak, aby wózek przebył drogę pół metra w jedną stronę i wrócił z powrotem na pozycję wyjściową. Na każdej z tych pozycji powinien on stać przez 500 milisekund, a czas całego cyklu powinien wynieść 3 sekundy. Zakładamy, że profil ruchu jest zawsze taki sam przez cały okres życia maszyny. Pomijamy tarcie, masę na wózku czy momenty bezwładności pozostałych elementów, które nie zostały opisane. Przejdźmy więc do oprogramowania. I skupmy się teraz na wypełnieniu danych. Proszę się nie martwić, ja tutaj będę przedyktowywał parametry, które zostały zdefiniowane i razem wspólnie wypełnimy sobie ten przykład. Pierwszym z parametrów była masa wózka, która wynosiła 15 kg i w tym punkcie niezależnie od tego, czy wpiszemy tą masę jako mass of load czy mass of table, nie ma to dla nas większego znaczenia, ponieważ w końcowych obliczeniach masa wpisana w tych dwóch polach jest łącznie sumowana. Jest to rozdzielone tylko i wyłącznie dla naszej wygody, czyli jeżeli mamy na przykład część stałą, która wiemy, że będzie ważyła te 15 kg czy też 20, natomiast będzie dorzucana dodatkowo masa, której nie jesteśmy pewni, czy to będzie przy wstępnych założeniach 2 czy 3 kg, to możemy sobie tutaj to rozdzielić i w dalszym etapie projektowania uwzględnić pewne warunki brzegowe, czyli możemy na przykład dodatkową masę 5 kg dorzucić i wciąż nasz dobór będzie poprawny.
Zostawiamy więc 15 kg i przechodzimy do parametru skoku śruby. Jak widzimy, ten parametr jest podświetlony na niebiesko, co oznacza, że jest parametrem kluczowym do doboru. W naszym przypadku skok śruby wynosił 20 mm. Wpisujemy tę wartość i przechodzimy do momentu bezwładności śruby. Ale ile taka śruba może mieć momentu bezwładności? Zazwyczaj ciężko jest otrzymać taką informację od producentów, dlatego też z pomocą przychodzi kalkulator znajdujący się po prawej stronie. Jeżeli teraz wciśniemy sobie ten kalkulator, wyświetli nam się dodatkowe okno, przy pomocy którego możemy w łatwy sposób obliczyć sobie bezwładność naszej śruby. Będziemy potrzebować parametrów takich jak średnica, długość, czyli w naszym przypadku, jeżeli mamy przejechać pół metra, przyjmijmy sobie dla uproszczenia 600 mm, a następnie musimy zdefiniować również gęstość takiej śruby, ponieważ program na tym etapie wylicza sobie tylko i wyłącznie objętość, następnie ze wzoru na masę, jeżeli mamy daną objętość oraz gęstość, program wyliczy sobie końcową masę naszej śruby. Jeżeli nie znamy parametru takiego jak długość, możemy równie dobrze podać średnicę oraz masę. Końcowym etapem tutaj będzie podanie ilości sztuk. W naszym przypadku będzie to 1 i wszystkie ustawienia, które tutaj wpisaliśmy, zapiszą się po wciśnięciu przycisku Reflect. Także jeszcze raz powtórzę dla pewności, kluczowe parametry tutaj jest to średnica, długość oraz gęstość lub w innym przypadku średnica oraz masa. Możemy również dodać tutaj inne niestandardowe elementy. Po wciśnięciu przycisku Add na samej górze wyświetli nam się dodatkowe okno, w którym mamy podstawowe bryły sztywne, które możemy dodać do naszego projektu, takie jak dysk czy kula, a także najbardziej ogólny model bryły. Wszystkie te elementy możemy dorzucić, w zależności czy są to jakieś wałki stojące pomiędzy naszym napędem a dalszym układem, możemy to wszystko tutaj uwzględnić. Wciskamy więc przycisk Reflect i przechodzimy ponownie do oprogramowania Motorizer, głównego okna. Trzy pozostałe parametry, jest to współczynnik tarcia, sprawność maszyny oraz dodatkowa siła działająca na układ. Z mojej strony polecałbym parametrów dotyczących tarcia oraz sprawności maszyny nie zmieniać, chyba że jesteśmy ich bardzo pewni lub chcemy je zmniejszyć dodatkowo w przypadku sprawności, czy też zwiększyć w przypadku tarcia, aby mieć pewien zapas błędu obliczeń. Jeżeli chodzi o dodatkową siłę, możemy to wykorzystać na przykład przy aplikacjach, gdzie występuje docisk, czyli jeżeli podjedziemy sobie wózkiem, na wózku znajduje się jakieś narzędzie, które będzie nam dociskało pewien element i wiemy, że będzie się to działo z jednostajną siłą przez cały okres cyklu, to możemy sobie tutaj wtedy dorzucić dodatkową siłę 1000 N. Jednak parametry, które zdefiniujemy w tym kroku pierwszym, będą obowiązywać przez cały czas cyklu. Jeżeli będziemy mieć siły, które występują tylko i wyłącznie w pojedynczych krokach programu, będziemy to definiować w kroku trzecim, o czym opowiem za chwilę. Na chwilę obecną zostawiamy sobie tą wartość równą 0. Po rozwinięciu okna Option, które znajduje się na dole, możemy zdefiniować dodatkowe parametry takie jak siła tarcia oraz momenty bezwładności pozostałych elementów, które nie zostały uwzględnione na górze. Możemy tutaj również zdefiniować kąt pochylenia, pod jakim znajduje się nasz układ. Czyli jeżeli będziemy mieć układ pionowy, to wystarczy, że wpiszemy sobie tutaj 90 stopni. Dla naszego przykładu byłyby to wszystkie parametry, które będą definiowane w kroku pierwszym, a więc mamy masę 15 kg, skok śruby 20 mm oraz
bezwładność śruby, która została wyliczona przy użyciu naszego kalkulatora. Na chwilę obecną opuszczamy krok drugi, ponieważ mamy tutaj układ na śrubie, także nie będziemy dobierać na tym etapie jeszcze przekładni planetarnej. Przechodzimy więc do kroku trzeciego. Wyświetli nam się okno, w którym mamy definicję warunków początkowych. My założymy sobie tutaj, że w początkowej fazie ruchu układ znajduje się w spoczynku, tak więc pozycja startowa wynosi 0 mm oraz jego prędkość początkowa również jest zerowa. Przy pomocy przycisku Add, który znajduje się w górnym lewym rogu, dodajemy sobie pierwszy ruch. Możemy to zrobić na 4 sposoby. Pierwszym z nich jest dodanie cyklu w postaci stałej prędkości lub też pauzy. Kolejny to zdefiniowanie przyspieszenia lub hamowania. Mamy również do wyboru trapezoid oraz trójkąt. Najbardziej uniwersalnym tutaj kształtem ruchu jest trapezoid, ponieważ z trapezoidu tak naprawdę możemy zrobić każdy z poprzednich przykładów poprzez odpowiednią zmianę parametrów. Dodajmy więc trapezoid. Po prawej stronie powinno nam się wyświetlić nieco zmodyfikowane okno z definicją naszego ruchu. Przełączymy sobie tutaj definicję jako przejazd oraz czas i zgodnie z naszymi początkowymi założeniami powinniśmy przejechać 500 mm w jedną stronę w przeciągu 500 milisekund, czyli tak naprawdę pół sekundy. A jednak nie. Damy sobie tutaj jedną sekundę. Tak jak i u mnie, u Państwa pewnie teraz też wyświetla się całe to pole na czerwono. Oznacza to, że w błędny sposób zdefiniowaliśmy sobie nasz cykl pracy. Jeżeli do takiej sytuacji by doszło, mamy tutaj specjalną zakładkę z pomocą, która pokaże nam, gdzie tkwi problem. W naszym przypadku są to źle zdefiniowane przyspieszenia i program nam już tutaj podpowiada, że w rzeczywistości taki cykl pracy jest niemożliwy do osiągnięcia. Przełączamy więc w drugiej zakładce przycisk na definicję poprzez podanie czasu przyspieszania oraz hamowania i powinien nam się w tym momencie już wyświecić tutaj trójkąt. I teraz odpowiednio modyfikując sobie nasze rampy rozpędzania oraz hamowania, przyjmijmy sobie 0,4 sekundy na rozpędzanie oraz hamowanie, powinniśmy uzyskać taki trapezoid. Po rozwinięciu dodatkowych funkcji, które tutaj znajdziemy, mamy zakładkę Extension. Ta zakładka służy do sytuacji, w których chcielibyśmy sobie zmienić prędkość w trakcie ruchu. I co tak naprawdę to zaznaczenie tej opcji nam zrobi z projektem? Oznacza to, że obetnie nam to część dotyczącą hamowania. Czyli zaznaczamy to sobie i w tym momencie nasz trapezoid został obcięty. Mamy tylko rampę rozpędzania oraz przejazd ze stałą prędkością. Gdybyśmy teraz dodali sobie kolejny trapezoid, to mamy możliwość dalszej modyfikacji. Możemy sobie przyspieszyć, nieco zwolnić i dowolnie modyfikować cały cykl ruchu. Zostawimy póki co jednak trapezoid, tak jak go zdefiniowaliśmy, i spójrzmy na dodatkową zakładkę, która nazywa się load, czyli obciążenie. Tutaj możemy sobie zdefiniować tak naprawdę dwa parametry, czyli dodatkową masę, która została dodana do układu oraz dodatkową siłę działającą na układ. I tak jak wspominałem wcześniej, wszystkie parametry, które zdefiniujemy w zakładce pierwszej, tyczą się całego projektu. Tutaj natomiast mamy możliwość zdefiniowania masy czy też dodatkowej siły, która będzie działać tylko i wyłącznie w tym jednym kroku cyklu pracy. Ta zacieniona zakładka oznacza nam masę całkowitą, czyli masę zdefiniowaną w pierwszym kroku oraz masę, którą zdefiniujemy sobie tutaj.
Także widzimy teraz po dopisaniu 5 kg masa całkowita wynosi 20 kg. Jest to przydatne na przykład w aplikacjach windy, kiedy stopniowo dorzucamy dodatkowe obciążenie na napęd. I w takiej sytuacji program ten wyliczy nam obciążenie średnio kwadratowe. Nie będzie brał w przypadku, w którym układ jest najbardziej lub najmniej obciążony, tylko wyliczy sobie obciążenie średnio kwadratowe na podstawie obciążeń w trakcie całego cyklu pracy, co jest niezwykle wygodne i często może spowodować, że będziemy potrzebować dużo mniejszego silnika, niż wyliczylibyśmy w przypadku przyjęcia najgorszego przypadku. Zostawiamy na razie te parametry wyzerowane i dodajemy sobie jeszcze jeden trapezoid. Przy dodaniu nowego trapezoidu wstawi nam się dokładna kopia ostatnio zdefiniowanego cyklu pracy. W naszym przypadku chcielibyśmy sobie odwrócić kierunek działania, w związku z czym dopiszemy sobie minus w zakładce, gdzie definiujemy długość przejazdu. Jak widzimy na wykresie, mamy teraz prędkość ze znakiem ujemnym, ale co dodatkowo możemy sobie tutaj wyświetlić? Po lewej stronie mamy zakładkę, która się nazywa Display Condition. Po kliknięciu wyświetli się rozwijana lista, z której możemy sobie wybrać również pozycję, masę obciążenia oraz dodatkową siłę. Na potrzeby tego przykładu prosiłbym o wyświetlenie dodatkowo pozycji oraz schowanie listy. Jak widzimy, na wykresie pokazany mamy teraz również przejazd naszego obciążenia, czyli dojeżdżamy do pozycji 500 mm, a następnie cofamy się do pozycji początkowej. W naszych założeniach projektowych mieliśmy również uwzględnione przerwy wynoszące pół sekundy po dojeździe do każdej z pozycji. Możemy to zdefiniować na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest dopisanie w parametrze rest time okresu pół sekundy, co zrobimy w przypadku pierwszego kroku. Jak widzimy, układ będzie się znajdował w tej samej pozycji przez pół sekundy. Natomiast drugim sposobem jest dodanie tutaj z rozwijanej listy opcji Constant Speed lub Pause. Klikamy więc. Jak widzimy, dodał nam się kolejny blok, w którym możemy sobie zdefiniować czas oraz dodatkowe obciążenia. I tak właściwie dotarliśmy już tutaj do końca pierwszego przykładu. Widzę tylko, że zniknęła mi tutaj filtracja, dlatego też teraz przejdziemy sobie do omówienia nieco wyników, które mamy tutaj przedstawione. To, co jest tutaj najbardziej istotne, to tak naprawdę obciążenie naszego silnika, prędkość, a także moment w piku. Teraz, dlaczego te parametry są tak istotne? Ja przefiltruję sobie tutaj wyniki, ograniczając się do silników serii HGKR. Jak widzimy na liście, mamy tutaj wyświetlone dwie propozycje. Jest to silnik 200-watowy oraz 100-watowy, przy czym w przypadku silnika 100-watowego mamy już wyświetlone, że dobór jest nieprawidłowy, jednak wciąż wyświetla on się na liście. Opowiemy sobie, dlaczego tak się dzieje i co tak właściwie oznaczają te parametry. Począwszy od pierwszej kolumny, mamy tutaj takiego checkboxa, w którym możemy sobie zaznaczyć nasz wybór. Jeżeli zaznaczymy ten silnik, oznacza to, że jest to nasz wybór i zostanie on wyświetlony w zakładce z wynikami doboru, która znajduje się w dolnym lewym rogu. Mamy również opcję zahaczenia sobie tutaj silnika przy pomocy tych pinezek, które się tutaj znajdują.
I to jest w przypadku, kiedy załóżmy jesteśmy zainteresowani daną mocą silnika i chcielibyśmy sobie sprawdzić warunki brzegowe. W przypadku automatycznej filtracji wyników, po przekroczeniu pewnych progów wartości, silnik zostanie automatycznie odrzucony, więc jeżeli nie chcemy, żeby on zniknął z wyników i chcielibyśmy zobaczyć, który parametr jest krytyczny, to możemy go sobie przypiąć właśnie w ten sposób. W trzeciej kolumnie mamy objaśnienie wyniku doboru. Jeżeli mamy tutaj zielone pole z takim ptaszkiem, oznacza to, że wynik jest prawidłowy, a wszystkie parametry są w dopuszczalnych granicach. Może również wystąpić sytuacja, w której będziemy mieć tutaj pytajnik na żółtym polu. Oznacza to, że jesteśmy bardzo blisko parametrów krytycznych i należy jeszcze raz przejrzeć projekt, żeby upewnić się, czy na pewno nic nie przeoczyliśmy. Jeżeli znajduje się tutaj czerwone pole z krzyżykiem, oznacza to, że któryś z parametrów przekroczył dozwoloną wartość i również należy zwrócić uwagę na to, który jest to parametr, ponieważ w niektórych rzadkich przypadkach możemy dopuścić wciąż taki dobór, ale o tym opowiemy sobie nieco więcej za tydzień. Kolejne kolumny to nazwa silnika, jego moc oraz kompatybilny z nim serwonapęd. Przejdźmy jednak na te tajemniczo wyglądające paski z wynikami obliczeń. Jest ich tutaj dosyć sporo i tak naprawdę na który z tych parametrów powinniśmy zwrócić uwagę. W pierwszej kolumnie pod nazwą Torque Effective Load Rate znajdziemy wartość średnio kwadratową momentu w odniesieniu do jej wartości znamionowej. Czyli tutaj będziemy się poruszać pomiędzy wartością 0 a 100%. Jak widzimy, w naszym przypadku dla silnika 200-watowego mamy zaledwie 20% momentu znamionowego, który został wykorzystany. W przypadku silnika 100-watowego jest to 39%. Dlaczego zatem ten dobór jest nieprawidłowy? Przejdźmy więc do drugiego z bardzo ważnych parametrów, czyli stosunku momentu bezwładności obciążenia do silnika. Przy doborze serwonapędów musimy zwracać szczególną uwagę na bezwładność naszego obciążenia, ponieważ jeżeli stosunek momentu bezwładności obciążenia do silnika nie zostanie zachowany, to taki silnik może mieć problemy z pozycjonowaniem się. Dlatego też musimy się tutaj trzymać wartości rekomendowanych przez producenta i zwracać na to szczególną uwagę przy doborze. Trzecim parametrem, który będzie kluczowy do naszego doboru, jest moment w piku. W przypadku serwonapędów firmy Mitsubishi w większości przypadków przeciążalność taka wynosi 300%, jeżeli poruszamy się w przedziale prędkościowym od zera do wartości znamionowej silnika. I przechodzimy do czwartego, bardzo ważnego parametru, czyli wartość maksymalna prędkości silnika. I tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że warto sobie zawsze wyświetlić dodatkową kolumnę, która będzie nam pokazywała tą wartość liczbową, nie procentową, ponieważ ta wartość procentowa w tej kolumnie odnosi się do wartości prędkości maksymalnej, która jest prawie dwukrotnie większa od prędkości znamionowej. Co za tym idzie, powyżej prędkości znamionowej charakterystyka momentowa silników serwo spada. Dlatego możemy się tutaj złapać w pułapkę, kiedy będziemy chcieli być poniżej 100% prędkości maksymalnej i nie zauważymy, że jednak ta charakterystyka momentowa opada i braknie nam końcowo momentu do danej aplikacji. Dlatego też po lewej stronie możemy sobie rozwinąć dodatkową listę i po przejechaniu odrobiny w dół wybieramy sobie opcję maximum speed, czyli prędkość maksymalna i w ten sposób możemy już sobie wyświetlić tą wartość liczbową. Jak widzimy, dla naszego układu w tym momencie prędkość ta wynosi 2500 obrotów na minutę, czyli poniżej prędkości znamionowej.
Możemy więc uznać, że dobór napędu HGKR 23 w tym przypadku będzie prawidłowy, spełnia on nasze założenia. Sprawdźmy jednak, co się stanie, gdybyśmy zmienili sobie skok śruby, przykładowo z wartości 20 mm na 10. Jak widzimy teraz na liście wyników, możliwe jest już zastosowanie silnika HGKR 13, czyli o połowę słabszego, ma on zaledwie 100 W, jednak zmiana skoku śruby zadziałała tak samo jak zastosowanie przekładni, dzięki czemu mogliśmy zredukować moment bezwładności naszego układu do dopuszczalnej wartości. Wrócę tutaj jednak do ustawień początkowych, czyli skoku śruby 20 mm. Jeżeli zdecydujemy się na wybranie silnika HGKR 23, to mamy również możliwość wyświetlenia sobie takiego raportu zbiorczego i wtedy klikamy w dolnym lewym rogu w zakładkę Result Details, czyli szczegóły naszego doboru. I po rozwinięciu tego okna mamy po lewej stronie skrótowo przedstawione wszystkie najważniejsze parametry naszej aplikacji, które były wyświetlone wcześniej w kolumnach, a także przedstawiona jest charakterystyka momentowa przez cały cykl pracy naszego napędu. To, co jest tutaj jeszcze ważne, to przy definicji naszego cyklu program uznaje, że taki cykl pracy jest zapętlony. Czyli po wykonaniu pierwszego cyklu, bez żadnej przerwy wykonuje on od razu kolejny cykl. Dlatego jeżeli mamy sytuację, która się powtarza, czyli na przykład 5 razy chcemy wykonać dany ruch, to nie ma sensu przeklejać tego 5 razy, możemy to wrzucić raz i będziemy mieć uśredniony moment z całego cyklu pracy. Przejdziemy teraz do przykładu drugiego. W którym przedstawiony jest przenośnik taśmowy. Na jakie parametry należy tutaj zwrócić uwagę? Przede wszystkim mamy podaną szerokość przenośnika, która wynosi 35 mm oraz kąt nachylenia 15 stopni. Zdefiniowany mamy tutaj również cykl pracy, czyli przesunięcie o 50 mm w czasie 0,2 sekundy z przerwami wynoszącymi 1 sekundę. Rolka napędzająca przenośnik ma średnicę 65 mm, pas podajnika waży 8 kg, waga pojedynczego detalu to 200 g i w jednym czasie na podajniku może znajdować się maksymalnie 35 detali. Standardowa aplikacja, nie mamy tutaj nic skomplikowanego. Przejdźmy więc do obliczeń. Jeżeli ktoś ma ochotę, zachęcam do zapisania sobie poprzedniego projektu, ponieważ jeżeli teraz zmienimy sobie typ przeniesienia napędu ze śruby na przenośnik, to niestety, ale wszystkie ustawienia, które mieliśmy wprowadzone, zostaną usunięte. Dlatego też prosiłbym o uważne poruszanie się po programie i zapisywanie projektów. Jak wiadomo, nikt nie lubi zaczynać roboty od początku. Ja teraz przechodzę już do drugiego typu przeniesienia napędu i tak jak widzimy, znowu mamy zaznaczony parametr kluczowy przy pomocy takiego niebieskiego okna, co oznacza, że bez podania tego parametru nie uzyskamy żadnego wyniku na wyjściu. To jest bardzo ważne. Przejdźmy więc do wypełnienia tutaj parametrów naszej aplikacji. Pierwszym z nich jest masa ładunku i tutaj już w naszych założeniach mieliśmy rozdzieloną masę ładunku oraz masę pasa. Dlatego też podamy sobie to tutaj jako 7 kg. To była masa naszych detali. Znajdowało się tam 35 detali, każdy ważył 200 g, czyli łącznie mamy tutaj 7 kg. Masa pasa w naszym wypadku wynosi 8 kg. Przejdźmy teraz do
parametru, który nam definiował średnicę rolki, która będzie napędzała cały układ, wynosiła ona 65 mm. Dlaczego ten parametr jest taki ważny? Po pierwsze, zdefiniuje nam on moment, który będzie potrzebny na wyjściu układu, a po drugie, zdefiniuje nam, o ile przesunie się dany przenośnik po jednym obrocie. Tak więc z jednej strony definiuje nam to moment potrzebny na wyjściu układu, a z drugiej definiuje nam niezbędną prędkość napędu na wejściu. Przechodzimy teraz do obliczenia momentu bezwładności takiej rolki i będziemy tutaj postępować tak samo jak w poprzednim przypadku, czyli wykorzystamy do tego kalkulator znajdujący się po prawej stronie. Po wciśnięciu wyświetli nam się dodatkowe okno, które umożliwi nam obliczenie bezwładności rolek w bardzo prosty sposób. Jak niektórzy już pewnie zauważyli, przy podajniku mamy już z góry zdefiniowaną ilość rolek jako 2. Jeżeli jest ona inna, możemy ją oczywiście zmienić, natomiast program przewiduje już tutaj takie założenie z góry. Definiujemy więc średnicę, która wynosiła 65 mm. I tutaj ta długość może być dla niektórych myląca, jednak chodzi tutaj o szerokość przenośnika. W naszym przypadku było to 35 cm, czyli wpisujemy 350 mm. Jeżeli komuś nie pasują jednostki, możemy je oczywiście zmienić i po wciśnięciu tutaj tej zakładki po prawej stronie możemy dowolnie zmieniać te jednostki. Po przełączeniu widzimy już automatyczną zmianę, także nie musimy korygować pierwotnie wpisanej wartości. W naszym przypadku oczywiście taka gęstość, jaka jest tutaj podana dla stali, dla rolek oczywiście nie będzie występować. Proponowałbym więc na zdefiniowanie tych rolek jako ważących 100 gram jedna. Po takim wypełnieniu zakładki dotyczącej bezwładności wciskamy przycisk Reflect i przechodzimy do głównego okna projektu. Pozostałe parametry, tak jak w poprzednim przypadku, zostawiamy nieruszone. Mamy tutaj współczynnik tarcia oraz sprawność maszyny. W naszym układzie nie występują również dodatkowe siły tarcia. Nie uwzględniamy żadnych dodatkowych bezwładności na ten moment. Mieliśmy natomiast podany kąt nachylenia całego układu, który wynosił 15 stopni. Jeżeli ktoś miałby jakiekolwiek wątpliwości na temat, jakie wartości możemy tutaj wpisać, to po prawej stronie znajduje się okno Help, które podpowiada nam jednostkę. Mamy tutaj również krótki opis, czego ten parametr dotyczy, a także dopuszczalny zakres wpisywanych wartości. Przechodzimy więc do dalszej części. Z dobrego doświadczenia radziłbym tutaj omijać krok drugi i będziemy się do niego wracać dopiero po zdefiniowaniu całego mechanizmu, czyli kroku pierwszego oraz kroku trzeciego. Pozwoli nam to uzyskać wstępny pogląd na to, jak duży silnik będzie potrzebny do danej aplikacji oraz jaką przekładnię powinniśmy zastosować. Zdefiniujmy więc nasz cykl pracy poprzez dodanie ponownie trapezoidu. Trapezoid ponownie będziemy definiować jako odległość przejazdu oraz czas. I z naszych założeń wynika, że było to 50 mm w czasie 0,2 sekundy, a następnie układ powinien odczekać 1 sekundę przerwy. Jak widzimy, ponownie mamy tutaj układ pokolorowany na czerwono. Przełączamy więc definicję przyspieszeń oraz czasu hamowania i definiujemy to jako 0,1 sekundy. Po takiej definicji widzimy już tutaj poprawnie zdefiniowany trapezoid, który tak właściwie ma teraz kształt trójkąta. A na naszej liście doboru już znowu pojawiają się jakieś silniki. Przejdę teraz do zakładki filtracji wyników, Motor Selection
i ponownie wybiorę silniki serii HGKR. Jak widzimy, wstępnym doborem jest silnik HGKR73. Pod względem momentowym czy prędkościowym nie ma tutaj problemu. Program wskazuje nam jednak błąd w przypadku stosunku momentów bezwładności. To powinno dać nam sygnał, że powinniśmy zastosować przekładnie, ponieważ przekładnie redukują nam moment bezwładności w kwadracie. Przechodzimy więc do kroku drugiego i idąc od lewej strony. Mamy tutaj nasz silnik, następnie sprzęgło, przekładnie oraz mechanizm, który będzie poruszany. Także wszelkie elementy, które będą pomiędzy silnikiem a naszym układem, definiujemy właśnie tutaj. Po wciśnięciu przycisku Add w górnym lewym rogu mamy możliwość zdefiniowania dodatkowych sprzęgieł, przekładni zębatych czy też pasowych. Na chwilę obecną zostawiamy sobie układ w taki sposób, w jaki on jest domyślnie zdefiniowany. Tutaj może być zakładka, która będzie myląca dla niektórych. Przy samym oknie motor mamy zakładkę Gear Reducer. To tyczy się tylko i wyłącznie silników, które są zabudowane z przekładniami i Mitsubishi Electric nie ma takich silników w swojej ofercie na Europę, dlatego prosiłbym tutaj nie zaznaczać tej zakładki. Wszelkie kwestie dotyczące przekładni będziemy definiować w kolejnym kroku. Przechodzimy więc do sprzęgła. W przypadku sprzęgieł sprawa jest bardzo prosta. Możemy tutaj zdefiniować jedynie moment bezwładności takiego sprzęgła. Jeżeli go nie znamy, korzystamy oczywiście z kalkulatora, który działa tak jak we wszystkich poprzednich przypadkach. Przejdźmy więc do doboru przekładni. Mamy tutaj parametry do zdefiniowania takie jak przełożenie, momenty bezwładności po stronie silnika oraz obciążenia, sprawność, a także utracony moment. W większości przypadków wystarczy zdefiniować przełożenie oraz sprawność. Momenty bezwładności, które występują, są bardzo ważne w przypadkach, kiedy mamy dobory na granicy. Jeżeli nie jesteśmy do końca pewni naszych parametrów, i tak jak mówiłem wcześniej, może nam tu się wyświetlać takie żółte kółeczko z pytajnikiem, to oznacza, że nasz silnik jest dobrany już na granicy swoich możliwości. Wtedy jak najbardziej polecam tutaj podorzucać sobie te bezwładności, ponieważ mogą one zaważyć na naszym doborze. Jednak jeżeli mamy takie zapasy jak w tym przypadku, czyli 66% momentu zaledwie wykorzystanego, to bez problemu możemy sobie pominąć taki parametr. Sprawdźmy więc, jakiej przekładni szukamy tak właściwie. Już na początku proponuję obniżyć sprawność naszej przekładni do 90%, czyli tutaj będzie się już łapać większość przekładni planetarnych dostępnych na rynku, a następnie zdefiniujmy sobie przełożenie jako 10. Jak widzimy, po zdefiniowaniu sobie tej przekładni moc silnika znacznie spadła. Na liście pojawił się już teraz silnik 200-watowy, a prędkość silnika, która będzie potrzebna do poruszenia tego układu, wynosi 1469 obrotów, czyli zaledwie połowę prędkości znamionowej. Jeżeli chcielibyśmy pracować w warunkach znamionowych, możemy podnieść przekładnię na przykład do 17. Mamy teraz już 2500 obrotów i silnik zaledwie 100-watowy. Także jak widzimy, poprzez prostą zabawę i wstrzelenie sobie tutaj kilku wartości przełożeń, możemy szybko sprawdzić, jak nisko możemy zejść z mocą silnika, bez wpływu na jakieś negatywne działanie naszego układu. I tak jak już teraz widzimy, przy przełożeniu 1 do 17, nasz silnik 100-watowy wykorzysta zaledwie 34% swojego momentu znamionowego, także pod względem momentowym wszystko powinno być w porządku. Spadł nam również drastycznie stosunek bezwładności, ponieważ ta przekładnia, jeżeli mamy tutaj w tym momencie wpisane przełożenie 17, to
to zredukuje nam moment bezwładności obciążenia aż 289 razy. Ponieważ przekładnia, jeszcze raz powtórzę, redukuje nam bezwładność w kwadracie swojego przełożenia. Mamy więc dokonany już drugi dobór i będzie to w tym przypadku silnik 100-watowy. Jeżeli chcielibyśmy sobie wyświetlić dodatkowe szczegóły naszego doboru, przechodzimy do zakładki Result Details i ponownie możemy sobie obejrzeć przebieg momentowy naszego silnika w trakcie pracy. Gdybyśmy chcieli wydrukować sobie taki raport z doboru, czy to dla klienta, czy na potrzeby jakiejś dyskusji wewnątrz firmy, to po lewej stronie mamy zakładkę Print. Po wciśnięciu jej wyświetli nam się takie narzędzie do generowania doboru. Możemy tutaj zaznaczyć wszystkie opcje, które będą nas interesować i będziemy mieli w wersji skrótowej wszystkie te parametry, które wcześniej definiowaliśmy, oraz wyniki naszego doboru. Taki plik możemy sobie wydrukować na drukarce lub też wygenerować w formie PDF-a. Przejdźmy teraz do przykładu trzeciego. I w przykładzie trzecim omówimy sobie aplikację windy. Mamy tutaj dwa pasy napędzane kółkami o średnicy 63,7 mm, szerokość pasów 25 mm, umieszczoną mamy tutaj belkę zgrzewającą o masie 180 kg i co ciekawe, tutaj będziemy już mieć dodatkową siłę docisku w trakcie ruchu. Początkowo będziemy zjeżdżać w dół, następnie wygenerujemy dodatkową siłę dociskającą, a następnie powrócimy do pozycji początkowej. Przechodzę więc ponownie do programu Motorizer. Jeżeli ktoś nie zapisał sobie poprzedniego projektu, to zachęcam, ponieważ teraz jest odpowiednia pora na to. I dla naszego następnego projektu z rozwijanej listy wybieramy sobie w kroku pierwszym typ przeniesienia napędu Elevator Hoist, czyli winda. Po przełączeniu definiujemy ponownie nasze parametry. Będzie to masa 180 kg. Tak jak widzimy, znowu mamy tą masę rozrzuconą. I ponownie nie ma znaczenia, w którym z pól ją wpiszemy. Dla ułatwienia mamy dodatkowo wszystko przedstawione na oknie po prawej stronie. W naszym przypadku nie mamy żadnej przeciwwagi, która występuje, nie znamy również masy łańcucha. To, co jest ponownie ważne, to średnica rolki, która będzie napędzać nasz układ. W naszym przypadku było to 63,7 mm. Jeżeli mamy wartości dziesiętne, to powinniśmy rozdzielać taką liczbę przy pomocy kropki, a nie przecinka. To jest bardzo ważne w tym programie, ponieważ może błędnie zinterpretować nasze liczby. W kolejnym kroku ponownie wykorzystamy sobie nasz kalkulator i teraz wyliczamy sobie ponownie moment bezwładności. Jak widzimy, tutaj już się pojawia taka imitacja naszej rolki. Definiujemy jej średnicę 63,7 mm, a także grubość, którą mieliśmy podaną 25 mm. I tutaj dla ułatwień możemy sobie przyjąć, że jedna taka rolka waży 200 gram. Ilość tych rolek to 2 i jak widzimy już mamy wstępnie wyliczony moment bezwładności dla naszego układu. Po wciśnięciu przycisku Reflect ponownie zatwierdzamy zmiany. To jest dosyć ważne, czasem z rozpędu możemy kliknąć Cancel lub wyłączyć okno i wtedy takie wyliczenia nam się nie zapiszą. Mamy więc już wypełnione tutaj wszystkie parametry i zobaczmy, co zostało dodatkowo w oknie. Mamy tutaj dodatkową siłę docisku, jednak jeżeli zdefiniowalibyśmy ją już tutaj, to program przyjąłby, że będzie ona działała przez cały czas cyklu.
Dlatego też to pole zostawiamy póki co puste, tak samo jak pole na dole, które odnosi się do tarcia. Tak jak w poprzednim przypadku naszego przenośnika, przejdziemy od razu do kroku trzeciego, a do kroku drugiego będziemy się cofać na samym końcu doboru. Dodajemy ponownie trapezoid i definiujemy pierwszą część ruchu, również poprzez podanie odległości przejazdu oraz czasu. W naszym przypadku będzie to minus pół metra. Ja sobie tutaj zmienię jednostki na metry. Tutaj ten minus jest bardzo ważny, ponieważ mamy układ pionowy, dlatego też program będzie uwzględniał czynnik grawitacji. Dlatego należy tutaj pamiętać, czy przejazd będzie miał wartość dodatnią, czy też ujemną. Kolejny parametr to jest czas przejazdu, który mieliśmy zdefiniowany jako 1 sekunda i ponownie problem tkwi tutaj w przyspieszeniach. Po przełączeniu tej zakładki i zdefiniowaniu przyspieszeń na pół sekundy problem powinien zniknąć. Prosiłbym teraz o szybkie przeskoczenie do zakładki filtracji, gdzie przełączymy sobie filtrację wyników na silniki serii HGKR oraz HGJR. Tak jak na pokazanym przykładzie HGJR oraz HGKR. Wracam więc do kroku trzeciego. Mamy tutaj ponownie zdefiniowany ruch. Zjeżdżamy pół metra w dół w czasie 1 sekundy ze standardowymi tutaj rampami rozpędzania hamowania wynoszącymi pół sekundy. W kolejnym kroku zjedziemy sobie dodatkowe pół metra w dół, tym razem w czasie 2 sekund oraz zdefiniujemy sobie dodatkową siłę docisku która wynosi 100 N. Chcielibyśmy również sobie w tej pozycji pozostać przez dodatkowy czas pół sekundy. Czyli jak teraz program będzie interpretował naszą definicję ruchu? Oznacza to, że od tego etapu serwo będzie generowało dodatkową siłę dociskającą w wysokości 100 N, dojedzie do zadanej pozycji i dalej generując tą dodatkową siłę, którą mamy zdefiniowaną tutaj, będzie cały czas trzymać moment. I teraz przechodzimy do ostatniego cyklu pracy, czyli powrotu o 1 metr do góry w czasie 2 sekund, a następnie odczekanie 3 sekund do zapętlenia się naszego cyklu pracy. Jak już pewnie część z Państwa widzi, we wstępnych wynikach mamy bardzo duże silniki, 12 kW i 15 kW, to zdecydowanie nie jest małe serwo. To, na co należy zwrócić uwagę, to w tym momencie maksymalna prędkość, jaką osiągnie układ, która wynosi zaledwie 300 obrotów na minutę. Tu już powinna zapalić nam się lampka, że powinniśmy dorzucić przekładnię i zbliżyć się do prędkości znamionowej, tak żeby ograniczyć moment, który będzie potrzebny do wygenerowania na naszym serwonapędzie. Przechodzimy więc do kroku drugiego. Pomijamy w tym etapie sprzęgło i przechodzimy od razu do przekładni. Obniżamy sprawność przekładni do 90% i moim pierwszym strzałem będzie prędkość znamionowa, czyli tutaj po przemnożeniu byłoby to razy 10, także wybieramy przekładnię o przełożeniu 1 do 10. I tak jak już teraz widzimy w wynikach, moc silników znacznie spadła. Widzimy tutaj silnik 5-kilowatowy oraz silnik 3,5 kW. W przypadku silnika 3,5 kW problemem jest moment trzymający w trakcie zatrzymania silnika. Jest to parametr, którego wcześniej nie omawialiśmy i czego on tak właściwie dotyczy. Jeżeli analizujemy sobie układ, który pracuje w osi pionowej,
musimy uwzględnić sytuację, w której układ ten musi się zatrzymać i przytrzymać momentem całą masę. Jeżeli mamy takie zatrzymanie awaryjne, to zazwyczaj załączony zostanie luzownik. Jednak w przypadku silników Mitsubishi luzownik ten nie może być nadużywany i nie powinniśmy go stosować przy regularnej pracy. Powinien on być wykorzystywany awaryjnie przy specjalnych zatrzymaniach. Jeżeli będziemy go chcieli wykorzystać przy normalnej pracy, może on się bardzo szybko zużyć. Jeżeli chodzi o wartości progowe, które zostały tutaj zastosowane, to Mitsubishi zdefiniowało ten moment trzymający jako 70% momentu znamionowego. Jednak z naszej dobrej praktyki wynika, że nawet do 80% możemy tutaj spokojnie tego momentu trzymającego zastosować. Powyżej tej wartości istnieje ryzyko, że silnik podczas zatrzymania przygrzeje się i zwyczajnie na wzmacniaczu zostanie wyrzucony błąd. Także jeżeli będą mieli Państwo jakiekolwiek wątpliwości przy swoich doborach, to jak najbardziej zachęcam do przesyłania zapytań do nas i będziemy weryfikować, czy dla danego układu taki silnik może być zastosowany, czy też nie. W takim przypadku, jak tutaj 85%, polecałbym już konsultację z nami, tak żebyśmy mogli sobie już tutaj przepatrzeć wszelkie założenia projektowe. Możemy jednak założyć, że w naszym przykładzie poprawnym doborem będzie silnik 5 kW. Zaznaczę sobie teraz ten wynik i wycofam wprowadzoną przekładnię, tak żeby pokazać nam skalę, w jakiej się poruszamy. Ponieważ już tutaj udało nam się przeskoczyć tak naprawdę z silnika 12-kilowatowego do zaledwie 5-kilowatowego, także jest to gigantyczna oszczędność, jeżeli chodzi o koszty zakupu takiego silnika, jak i późniejsze eksploatacji. I przy pomocy takiego narzędzia, jak tutaj przedstawione zostało, myślę, że jest to bardzo proste, łatwe i przyjemne w obsłudze. I możemy poprzez taką krótką zabawę z przełożeniami czy też pewnymi założeniami aplikacji dojść do optymalnego rozwiązania, które koniec końców będzie dla nas odpowiednie. Był to trzeci z przykładów. Czwartym przykładem, który przygotowałem na dzisiaj, z tego co widzę, to niestety, ale troszkę pewnie przyciągniemy. Także prosiłbym o informację, czy mają Państwo jeszcze dodatkowe kilka minut, które mogliby poświęcić na nasze webinarium. Ponieważ ostatnim przykładem jest projekt wieloosiowy, który chciałbym pokrótce omówić. Jest to w zasadzie taka dodatkowa funkcjonalność naszego oprogramowania, która pozwala na wrzucenie kilku osi serwo do jednego projektu. Pod względem obliczeniowym daje nam to wąski zakres udogodnień, jednak pod względem organizacji pracy jest bardzo fajnym narzędziem, ponieważ możemy mieć w jednym pliku zebrane napędy do całej maszyny. Tutaj przykładowo został podany projekt wieloosiowy dla silników serwo, które działają jako napędy bramy wypalarki plazmowej. Mamy tutaj podane takie parametry jak waga bramy, głowicy plazmowej oraz typy napędów, ponieważ po raz pierwszy pojawia się nam tutaj zębnik zębatka, który pod kątem obliczeń jest bardzo podobny do układu podajnika. Podobne parametry muszą być tutaj podane, czyli średnica zębnika oraz jego szerokość. Szerokość potrzebna jest do wyliczenia momentu bezwładności, natomiast średnica jest potrzebna do wyliczenia potrzebnego momentu, a także prędkości układu na wyjściu. Mamy tutaj również zdefiniowaną masę paska, średnicę rolki oraz szerokość z tych samych względów co parametry po lewej, a także zdefiniowany cykl pracy, czyli trzy przejazdy po 80 mm z prędkością 15 m na minutę oraz przerwą 1 sekundy. Następnie mamy ruch powrotny, który wynosi 45 m na minutę. Przechodzę więc już na szybko do oprogramowania Motorizer i z rozwijanej listy po raz pierwszy stworzę projekt nie jednoosiowy,
a wieloosiowy. I czym tak naprawdę taki projekt się wyróżnia? Mamy tutaj po lewej stronie pokazane teraz nowe okno, w którym będą wykazane grupy napędowe. Po kliknięciu prawym przyciskiem wyświetli nam się dodatkowe okno, w którym możemy wybrać sobie dodatkową grupę napędów i musimy tutaj zdefiniować pewną relację pomiędzy nimi, ponieważ mogą być to zupełnie oddzielne napędy, które będą sobie współpracować, natomiast nie będzie między nimi połączenia takiego jak wspólny konwerter, wzmacniacz wieloosiowy czy wspólna szyna DC. W naszym przypadku możemy sobie spróbować dodać tutaj wzmacniacz wieloosiowy, a tą pierwszą grupę na chwilę obecną usuniemy. Mamy więc dodaną nową grupę oraz zdefiniowany pierwszy napęd. Wybieramy więc teraz z zakładki Select Load Mechanism mechanizm typu zębnik zębatka, czyli po angielsku tutaj będzie nam określone jako rack and pinion. Mamy ponownie do wpisania parametry. Było to 30 kg jako masa obciążenia. 5 kg zdefiniujemy sobie jako masę zębatki. I tutaj ponownie nie ma to znaczenia, w którym z tych pól zdefiniujemy którą masę. To będzie sumowane na końcu obliczeń. Średnica zębnika wynosiła 57 mm. I dokładnie tak samo jak w poprzednich przypadkach, ponownie wykorzystujemy kalkulator do wyliczenia momentu bezwładności zębatek. 57 mm wynosiła średnica, przyjmijmy sobie tutaj wagę 100 gram i ilość 1. Po wciśnięciu przycisku Reflect możemy zapisać nasze ustawienia. I tak widzimy już wpisane masy, średnice oraz moment bezwładności zębatki. Ponownie nie zmieniamy współczynnika tarcia oraz sprawności maszyny. Nie znamy również żadnych dodatkowych sił ani momentów bezwładności, które będą działać na układ. Przechodzę więc do kroku trzeciego, w którym zdefiniujemy sobie cykl pracy naszego układu. Dodaję tutaj trapezoid. I tym razem zdefiniujemy sobie nasz układ poprzez podanie długości przejazdu oraz prędkości. W naszych założeniach było to 80 mm. Przejechane z prędkością, która była podana w metrach na minutę i była to prędkość 15 metrów. Spróbujmy teraz zdefiniować sobie rampy odpowiednie. Ja tutaj zdefiniowałem taki bardzo dynamiczny układ, który będzie miał rampy rozpędzania oraz hamowania na poziomie 0,2 sekundy. Przechodzimy jeszcze dodatkowo do filtracji wyników i zawężymy sobie wyświetlane wyniki do serii HGKR. Jeżeli chodzi o nasz cykl pracy, to mamy dokładnie trzy takie same trapezoidy. Dodamy sobie tutaj tylko 1 sekundę jako czas odpoczynku, czyli ponownie mamy przejazd o 80 mm z prędkością 15 metrów na minutę, przerwą wynoszącą 1 sekundę oraz rampami rozpędzania czy też hamowania wynoszącymi 0,2 sekundy. Możemy tutaj wykorzystać teraz skrót klawiszowy Ctrl-C, Ctrl-V, działa on również w programie Motorizer, bądź możemy też do tego użyć skrótów, które są zamieszczone na górze, copy, cut i paste. Jak widzimy, podpowiadają nam one również skróty klawiszowe. Jest to pierwsza część cyklu pracy. Zostało nam dodanie jeszcze przejazdu powrotnego.
I znowu przy użyciu trapezoidu widzimy, że dodał nam się dokładnie ten sam cykl, który zdefiniowany był wcześniej. Natomiast teraz chcielibyśmy przejechać 240 mm ze znakiem ujemnym, ponieważ wracamy do pozycji początkowej. Natomiast prędkość zdefiniujemy sobie już jako 45 metrów na minutę. Jak widzimy, pierwsze wyniki zostały już wyświetlone, mamy w pełni zdefiniowany cykl, spójrzmy więc na wartości prędkości, która występuje w układzie, ponieważ póki co nie mamy żadnego poprawnego wyniku i jest to spowodowane tym, że przekroczyliśmy zalecany stosunek momentów bezwładności obciążenia do silnika. Prędkość, z jaką się poruszamy maksymalnie, to 250 obrotów silnika na minutę. Przechodzimy więc do zakładki drugiej i wybierzemy sobie teraz odpowiednią przekładnię dla naszego układu. Tak jak poprzednio, będę się starał dojść do wartości prędkości znamionowej. Jako pierwszą wartość wpiszmy sobie tutaj przełożenie 10 ze sprawnością 90%. Jak widzimy, udało nam się już dobrać tutaj teraz silnik o mocy 200 W, wykorzystując zaledwie 26% momentu średnio kwadratowo, w piku 107%, czyli wciąż dopuszczalne wartości, ponieważ przypomnę, że przeciążalność tej serii wynosi 350%. I mamy tutaj prędkość maksymalną 2500, a także zachowany stosunek momentów bezwładności. Możemy założyć, że wybór jest skończony lub sprawdzić, co by się stało, gdybyśmy zwiększyli przełożenie do 12, tak żeby być jeszcze bliżej tej prędkości znamionowej 3000. Jak widzimy, nie wpłynęło to znacząco na wynik, jednak zawsze warto sobie sprawdzić, czy akurat któryś z parametrów nie jest kluczowy do zmiany napędu na mniejszy. Możemy więc uznać, że nasz pierwszy dobór jest prawidłowy i wybieramy sobie silnik HGKR23. Na samym dole powinniśmy teraz widzieć dodatkowe zakładki, których nie było wcześniej. Są to zakładki związane właśnie z tymi grupami napędowymi, które staramy się tutaj stworzyć. I tak po przejściu do pierwszej zakładki jest ona niezmieniona, są to result details, czyli wyniki naszego doboru i odnoszą się do silnika, który wybraliśmy w zakładce pierwszej. Zakładki, które się pojawiły, dotyczą natomiast wyboru wspólnych wzmacniaczy na przykład lub też wspólnych układów zwrotu energii. Stworzyliśmy grupę, która z założenia ma mieć jeden wspólny wzmacniacz, dlatego też mamy tutaj sugestię zastosowania wzmacniacza dwuosiowego dla napędów o nominalnej mocy 200 W. Tak, jeżeli teraz sobie zaznaczymy taki wzmacniacz, będziemy mogli przejść również do takiego zbiorczego zestawienia wyników dla całej grupy projektowej. Widzimy tutaj moc wyjściową, jaką łącznie taki układ pobierze. Aktualnie mamy tylko jedną oś, więc te wyniki będą wykazywane tylko dla jednej osi. Natomiast jeżeli dołączylibyśmy sobie kolejne napędy, które byłyby zdefiniowane jako podpięte do tego wzmacniacza, to mielibyśmy tutaj takie wyniki zbiorcze podane. I tak właściwie, jeżeli chodzi o układy wieloosiowe, to wystarczy zdefiniować sobie tutaj kolejne osie w danej grupie lub stworzyć dodatkowe grupy, gdzie te napędy mogą być również podłączone do jednego wzmacniacza czy do wspólnej szyny DC, lub też zupełnie rozdzielone w zależności od naszych potrzeb. Dla przykładu spróbuję sobie jeszcze tutaj teraz wkleić dodatkową oś, która będzie dokładnie taka sama jak oś pierwsza. I widzimy już tutaj nasze wyniki się nieco zmieniły, ponieważ uwzględnia już dwa napędy podpięte do jednego wzmacniacza. W zasadzie to już by było na tyle. Za tydzień o tej samej porze będziemy się spotykać i wtedy opowiem nieco więcej tak naprawdę o wyborze konkretnych modeli czy też serii napędów,
czym należy się sugerować. Także rozwikłamy sobie bardziej tą kwestię, kiedy brać napęd serii HGKR, MR, SR, czym się różnią i tak naprawdę, które parametry są najważniejsze, tak żeby dobierać to najzwyczajniej w prosty sposób. Także dziękuję wszystkim za uwagę i zapraszam za tydzień.